Okrągłą formę wykładamy papierem do pieczenia. Następnie kruszymy herbatniki na całym spodzie. Żółtka oddzielamy od białek. Do białek dodajemy szczyptę soli i ubijamy na sztywną pianę. Żółtka ucieramy z cukrem pudrem do białości. Dodajemy trzykrotnie zmielony twaróg. Cukier waniliowy. Mączkę ziemniaczaną. Śmietankę. I jeszcze raz wszystko miksujemy. Następnie dodajemy miękkie masło i ponownie wszystko ze sobą łączymy. Następnie dodajemy ubitą pianę i delikatnie łączymy ze sobą. Do masy dodajemy połowę z odsączonych mandarynek z puszki. Resztę pozostawiamy do ozdoby. Przelewamy wszystko do formy wyłożonej herbatnikami. Wyrównujemy masę i wstawiamy do piekarnika na godzinkę i 15 minut. Sernik już się upiekł, wyjmujemy z pieca. I studzimy. Posypujemy cukrem pudrem. Ozdabiamy pozostałymi mandarynkami. I gotowe! Smacznego!